Templarzy się uratowali. I to powinni być templarzy, a nie ci bijący się teraz z magami. The mages took some of them when my circle rebelled, but the rest were forgotten. You know how the circle mages saw the tranquil. They're just there to enchant items and keep the floors clean. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves, can't defend themselves at all. It's a shame. I like them better than most people. I'm glad they have someone who cares about them. They deserve better. They're polite, they're rational. And they'll never get angry at you. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. You said Cassandra as okay, you were searching for creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster has come back, no tak, bo przecież tak nie przebywa na zewnątrz. It's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. Okay. I'll speak with you later. Skończmy tą rozmowę z kolejną panią. Mówię, że mały harem się tu robi. Jedna pani, druga pani. Czekaj, ona tu ma jakieś wyjście, a nie książki. Jeszcze tam Cassandra, Leliana. Tylko Stolas, Warik. Okej, okay, tu są drzwi do podziemi. Ale tam coś było chyba w podziemiach, dlatego idę to sprawdzić. No i bardzo fajnie, że moja laska zawadza o oświetlenie. O, tu jest coś do przeczytania. Założenie za... No, można by to czytać wszystko, coś niedługo by to zeszło. Przeczytaj. Hierarchia w zakonie. To akurat przydałoby się przeczytać, ale jednak nie. Mamy klucze? Nie mamy, niestety. Nie dali nam klucz. Wtedy jesteśmy tak jakby szefem tej inkwizycji. Tu możemy zapalić. I chyba wszystko przeszukałem, co było możliwe do przeszukania. Super zabawa. Z podskakiwaniem trafienia w te oświecenia. Tu takiego nie ma. Co tam oświetla tak mocno? Musiałoby być jakieś okno tam. Ja nie szczególnie je widzę. No dobra, wyłazimy. Zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić na tą chwilę. Nie znalazłem tylko Leliany. Pogadał. Może gdzieś się znajduje, tylko po prostu nie mogłem mnie znaleźć. No więc przejdźmy się jeszcze kawałek. I... Mógłbym się teleportować na tamtą mapę. A, tu jest jeszcze ten Kalen. Pogadajmy z nim. There's a shield in your hand. Block with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander.
We've received a number of recruits, locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. Nie, najlepsze wejście, jak zawsze. Lubię się wyróżnić. That you did. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. O, niestety mierzymy się. Tak, niezły badań. Bałem się. Giant hole in the sky. Things aren't looking good. Which is why we're needed. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. Podoba mi się twój entuzjazm. Nie, dziękuję. To jest opcja romansowania. Nie zamierzam z nim romansować. You understand our situation. I appreciate your opinion. Look around. Our people are well organized and committed. Despite what the clerics think, we are in the best position to help. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report on our supply lines. As I was saying. No to ty się zajmij swoją robotą, ja zajmę się swoją. Czyli... O, Cassandra nawet ćwiczy. Co rozmowa z Cassandrą? Sfrustrowana. Troszeczkę. A, z Cassandrą romansować, no. Już, na pewno. You need practice dummies made of sturdier stuff. That would be nice. Like maybe iron. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. Dobre. Zbadajmy. Co wiesz? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. You don't think I'm the Herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. Nie będzie zbyt wielka. Musiałaś to zrobić. Didn't I? Naprawdę. Nie dało się inaczej. My trainers always said. Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Dobra. Powiedz mi, że się cieszę. I can be harsh, I know. Ta surowa.
królowa lodu. I'm curious. Do you even believe in the maker? Czy wierzę w stwórcę? Tak, nie. Nie wiem. I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Zobaczymy w swoim czasie. Ja będę ci przeszkadzał w rozwalaniu kolejnych manekinów. Rób co robisz. A ja się teleportuję na kolejną planszę. Planszę, mapę. Gdzie będziemy mogli zrobić kolejne questy, ale najpierw zabiję sobie kolejnego brałkowca. Nie, ten akurat nie przyniósł nic ciekawego, ale mamy też żelazo, które warto zebrać po raz kolejny któryś. Tam jest żelazo, ale najpierw spróbuję piorunem przypalić oba. Chyba się udało. Ciekawe, czy coś z nich zostało. Właśnie po to mam atak piorunowy. Spaliłem dwa brukowce i to na popiół i niestety nic z nich nie zostało. Okej. Okay. Do nowej miejscówki. Za ziemię. Jak najbardziej. Przejdź. Udaj się. I zabieramy na ekipę Parika, Kassandrę i Solasa, ponieważ nikogo innego nie mamy. Potwierdź. Jump. Skok nad świetny. Teleportacja po prostu piękna. No, w tej chwili nie mamy koni. Więc dojście tam troszkę zajmuje. A wczytanie tej mapy schodzi naprawdę krótko, więc to jest tak w pewnym sensie teleportacja. Chyba że te tereny są zaraz za tą bramą. Co może tak być? Of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. Everyone's a little nervous around mages right now, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. I, well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Chyba była, skończona. No tam musisz zawsze narzekać. I'm starting to worry about these stories that everyone's heard. Oh, there's nothing to worry about. They only say you're the last great hope for Thedas. Oh, wonderful. The hinterlands are as good a place as any to start fixing things. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here. And people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Spokojnie, krasnoludko, pomożemy im. No nie powiem, że krasnoludzi, co? O, tu można zmienić towarzyszy. Można wytworzyć mikstury. No, fajnie. Można odpocząć. Varric, you joined the Inquisition when Seeker Pendergast questioned you. She was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an Elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. Właśnie. Ciekawe.
Krasnolud był więźniem, człowiek Mag był więźniem, a Maga postata był elf, nie był więźniem. Melduj. Aha, spoko. Nothing to report, sir. No dobra. Czy odpowiadacie przede mną? Mogę was wszystkich wysłać na śmierć. Idźcie, gińcie i nie wracajcie. Ja no, aż taki zły to nie będę. Pozwolę im pożyć. Choć tydzień. Mógłbym tu pójść, tylko... Czy to będzie dobry pomysł, żeby się zapuszczać w rejony, w których mogą być zbiry? Może lepiej jeszcze nie. Może kiedyś pójdę w tym kierunku. Dojść do tej jakiejś kobiety, która tam chce ze mną pogadać. Ale zanim tam dotrzemy, cała moja ekipa dostała poziom. Wróćmy do obozu. Awansujmy naszą ekipę na kolejny poziom i zakończmy naszą przygodę dzisiaj, ponieważ już troszeczkę trwała, a mam jeszcze coś do zrobienia. Tutaj mamy uzbrojenie, więc może troszeczkę to pozmieniamy. Ja mogę używać lasek. Laska smoka ma 37, ona u mnie zostanie. Warik ma kuszę swoją, więc nic nie będziemy zmieniać. A Kassandra może miecze. No i ona nie ma większego wyboru. Ten może również lasek używać, ale używa dosyć dobrej, więc też nie będę mu zmieniał. No to tutaj wszystko jest usystematyzowane. Teraz zbroje. Przejdźmy ode mnie. Odporności na ogień. Niestety nie mogę, mam za mały pancerz. Zobaczmy czapki. Mogę tylko iż ucznia. To nie. Zbroja. Dobra. Warik. Warik nie może tych, ale może to nie mam niestety więcej. Czapencji też żadnej nie może. Kassandra też nie może ubrać żadnej czapki. Okrycie obrońca ma ubrane. Solas. Pancerz ucznia. Będzie miał lepszy. Czapki. Ma. W porządku. Akcesoria. Zobaczmy, czy mogę założyć drugi pierścień. Jak najbardziej. Więc w tym momencie jestem w pełni wyposażony. Nie ma nic więcej, żeby tam założyć. Co tutaj mamy? Ręce okrycia ucznia. Ale to są ulepszenia, więc tego założyć się nie da. Czyli jedną rzecz wykonaliśmy. Teraz druga. Zdolności. Tak jak mówiłem, chcę pójść bardziej w te zdolności śniegowe. Co my tu mamy? Mistrzostwo mrozu. Premia do czasu działań zamrożenia, wychłodzenia. Wędrujący mróz. 300%. O, spoko. Ale może nie. Tutaj mamy minę zamrażającą. Też jakoś mi nie korci mina zamrażająca. Czyli nie korcą mnie te skille, które są tu. Tu jest pancerz, to się przyda. Ale w tym momencie użyjmy chyba tego, żeby mieć jeszcze coś. Obszar działania 3 metry. No dobra, zastosujmy. Czy to jest skill? Czy to jest coś pasywnego? Zdaje mi się, że te kółka to są skille pasywne, których nie można używać.
A kwadraty to są skille, które można używać. Rąby. Bo nie mogę tego dodać. Okej. Taktyki i atrybuty zachowania zostają tak jak są. To już niedługo awansuje. Tutaj mam nadzieję troszeczkę powiększyć poziom inkwizycji. Dobra, przejdźmy teraz do Warika. Zdolności. On jest kusznikiem i w to będę chciał zainwestować w niego. No, przejdźmy do tych kuszniczych skilli. I co by mu to dać? Wysoka. Dajmy mu pierwszą krew i wybuchowy strzał. Będzie miał wybuchowy strzał, czyli dodatkowy skill. Oki. Następna jest Kassandra. Kassandra używa tarczy i to będę chciał jej dać, ale może w tym momencie najpierw dam coś z hersztów. Panować nad polem bitwy. Oprócz pomagania sojusznikom, nękaj wrogo wykorzystuje przejaw ich słabości. Niezłomni wojownicy chronią swoich sojuszników, sięgając. O, właśnie to. To będę chciał wziąć. Ona ma już ten okrzyk. Premia do pancerza 20%. Szarżujący bejk. Okrzyk wojenny. Damy premia do pancerza. Premia do obrażeń. To może na razie nie. Wróćmy z powrotem do tych skilli starczą. Waleczność. Przywrócona wytrzymałość 10% za każde utracone 10% zdrowie. Trochę lipa. Odbijanie pocisków, zmniejszone obrażenie, niedźwiedź szarpuje wilki. Dzięki technikom walki doskonałym przez orlezjańskich rycerzy umożliwiasz wrogom oskrzydlanie cię. Uniemożliwiasz. Spoko. Waleczność. To już patrzyłem. Premia do pancerza 30%. A użyjmy tego. Będziemy mieć lepszy skin. Kassandra Vance. I teraz Solas. Solas pójdzie w tą magię pomocy, jako iż ma tu magię pomocy. I on będzie takim medykiem polowym właśnie najbardziej. Zgrabna obrona. To nie. Dajmy na początek. Aha, nie mogę tej wybrać jeszcze. Aura spokoju. Albo nie. Pójdźmy na razie w tą stronę. Zastosuj. Bariery zapewniają dodatkowy pasek zdrowia, który należy zniszczyć, nim cele znaczeń obrażenia. O, fajnie. Bariera będzie mieć 100% teraz. Dobra. Czy już wszystkie postacie? Tak. Awansowałem wszystkie postacie. Czyli wykonałem cel, który chciałem teraz wykonać. Zerknijmy jeszcze ostatni raz na mapę. Quest główny jest tu i to powinniśmy na początek wykonać, żeby potem zwiedzać cały ten teren. Ale tego już teraz wykonywał nie będę, ponieważ jest godzina pierwsza. A tak jak mówiłem, jeszcze chciałbym jedną rzecz zrobić. Dlatego mam nadzieję, że komuś się ten stream spodoba. Pozdrawiam, cześć. Papa. Aha, tak zapomniałem, że tutaj nie ma przycisku wyłączania nagrywania. Trzeba wyjść.